Centrum Pojazdów Szynowych ma bardzo długą tradycję i przez włączenie się do Poznańskiego Instytutu Technologicznego zyskujemy nowe możliwości. Tak naprawdę do tej pory nie do końca znaliśmy się, pomimo tego, że jesteśmy w jednej lokalizacji z innymi instytutami, to tak naprawdę nie znaliśmy się dokładnie, co kto potrafi zrobić. W tej chwili wygląda tak, że uczymy się siebie i jednocześnie pozyskujemy nowych partnerów w nowych projektach. Widzimy tutaj Instytut Technologii Drewna czy Centrum Technologii Drewna, które nam może pomóc w projektach rozwojowych, stosując oczywiście ich rozwiązania. Tak samo Instytut Logistyki i Magazynowania do tej pory wspomagał nas w badaniach elektromagnetycznych w swojej komorze EMC, naszych urządzeń zresztą, które projektujemy. Oczywiście na przykład z Centrum Maszyn Rolniczych chętnie możemy współpracować na zasadzie dostawy wszelkich sterowników czy współpracy przy oprogramowywaniu, ponieważ też takie kompetencje posiadamy, jednocześnie wiemy, że oni też jakby w tym zakresie działają. Także my widzimy dosyć dużą szansę na rozwój naszej działalności, na poszerzenie tej działalności w naszych projektach. Jednocześnie też realizujemy badania i certyfikacje pojazdów szynowych, ale nie tylko, ponieważ mamy stanowiska badawcze, na których możemy badać wszelkie pojazdy i wszelkie maszyny, więc także możemy służyć tutaj pomocą wewnątrz Poznańskiego Instytutu Technologicznego.